Historii tatuażu tutaj nie będę omawiać, gdyż taki odcinek znajduje się na kanale Światowa Historia. Opowiem za to o ciekawych tatuażach celebrytów oraz opowiem, co owe tatuaże oznaczają, ewentualnie w jakich okolicznościach powstały. Angelina Jolie. Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka filmowa, modelka i działaczka społeczna, ambasadorka dobrej woli oraz członkini Rady Stosunków Międzynarodowych, zdobywczyni Oscara i 3 Złotych Globów oraz Nagrody Gildii Aktorów Filmowych. Po 2 nieudanych małżeństwach z Johnem Lee Millerem i Billym Bobem Thorntonem, Jolie związała się z aktorem Bradem Pittem, z którym ma 3 biologicznych dzieci oraz 3 adoptowanych. Aktywnie angażuje się w działalność humanitarną na całym świecie, szczególnie w pomoc uchodźcom w ramach ONZ. Ma ponad 14 tatuaży, z których najbardziej znane to buddyjska inskrypcja na lewej łopatce zadedykowana pierwszemu adoptowanemu synowi oraz tygrys bengalski na dolnej części pleców. Zostały one wykonane przez tajskiego artystę, który używał tradycyjnej metody tatuowania przy pomocy długich igieł ręcznie wbijanych w skórę. Podobno Angelina Jolie musiała w tym czasie klęczeć i się modlić. Słynny swego czasu tatuaż noszący imię drugiego męża aktorki, Billy Bob, Angelina usunęła i zastąpiła długościami i szerokościami geograficznymi miejsc urodzeń dzieci. Manny Pacquiao. Filipiński bokser, był mistrz świata organizacji WBC w wadze muszej, IBF w wadze junior piórkowej, WBC w wadze junior lekkiej, WBC w wadze lekkiej, WBO w wadze półśredniej oraz WBC w wadze lekkośredniej. Tuż nad sercem bokser ma rękawicę bokserską, którą sam sobie wytatuował w wieku 13 lat i którą na pół żartobliwie nazywa brzydką. Oprócz tego na lewym bicepsie ma wytatuowany symbol braterstwa i imiona swoich najbliższych. Sportowiec swoim imieniem firmuje również salon tatuażu w Los Angeles. Megan Fox, amerykańska aktorka i modelka, zagrała m.in. w 2 pierwszych częściach Transformers. W 2008 roku została uznana najseksowniejszą kobietą świata. Hollywoodzka piękność ma wytatuowane na plecach i boku cytaty z dzieł filozoficznych i poezji. Cytat z Króla Lir ma jej przypominać o tym, by nie stracić głowy w showbiznesie i nie stać się pośmiewiskiem. Jednak najbardziej znany tatuaż aktorki, Marilyn Monroe, został usunięty, gdyż jak sama zainteresowana stwierdziła, Monroe była zagubioną kobietą o dwubiegunowej osobowości. Nie chcę przyciągać do siebie tego typu negatywnej energii. David Beckham, angielski piłkarz, który grał na pozycji prawego pomocnika, reprezentant Anglii. W marcu 2008 roku rozegrał mecz numer 100 w kadrze w spotkaniu przeciwko Francji. W maju 2013 roku zakończył karierę piłkarską. Na początku 2019 roku został współwłaścicielem klubu z Manchesteru, Salford City FC, wspólnie z dawnymi kolegami z boiska z Manchesteru United. Jest prezydentem Miami Inter CF, który w 2020 roku chce grać w lidze MLS. Większość jego tatuaży jest zadedykowana żonie, Victorii. Na 6. rocznicę ślubu obydwoje wytatuowali sobie sentencję, która w wolnym tłumaczeniu brzmi: należę do ukochanego, a mój ukochany należy do mnie. Beckham ma oprócz tego wytatuowaną na prawym przedramieniu rzymską 7, numer, który nosił w drużynie Manchester. 7 to także drugie imię jego córki. Pink. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka i producentka muzyczna. Rozgłos zdobyła na początku stycznia 2000 roku. Tworzy muzykę z gatunku pop rock, choć w początkach działalności muzycznej jej utwory wpisywały się w nurt muzyki R&B. Zaczynając swoją karierę muzyczną, wzorowała się na jednej ze swoich idolek, Madonnie. Najbardziej rzucający się w oczy i oryginalny tatuaż artystki to znajdujący się na szyi kot kreskowy, który składa się z daty urodzin, wydania jej jednego z albumów i szczęśliwej liczby, 13. Okazuje się jednak, że tatuażem, którego artystka nigdy sobie nie zrobi, jest imię ukochanego. Jak sama stwierdziła, nie jest to po prostu w jej stylu. Johnny Depp. Amerykański aktor filmowy, reżyser i muzyk. Był 3-krotnie nominowany do Oscara i 10-krotnie do Złotych Globów. Uważany jest za jedną z największych gwiazd filmowych na świecie. Jest 10. dochodowym aktorem na świecie. Depp uwiecznił na swoim ciele imiona najbliższych, w tym syna Jacka, który zrobił w stylu tatuażu Jacka Sparrowa ze słynnej trylogii Piraci z Karaibów. Swego czasu aktor nosił na ramieniu Winona Forever na cześć swojej dziewczyny, ale gdy się rozstali, przerobił go na wino Forever. Rihanna.
barbadoska piosenkarka R&B i pop, modelka, aktorka, autorka tekstów, projektantka mody i bizneswoman. Jak sama twierdzi, lubi przesiadywać w salonach tatuażu. Najbardziej rzucającymi się w oczy tatuażami piosenkarki są na palcu wskazującym i Love na palcu środkowym. Natomiast pod piersiami artystka ma wizerunek uskrzydlonej egipskiej bogini Isis. Danny Trejo, amerykański aktor i producent filmowy meksykańskiego pochodzenia, najbardziej znany jest z ról czarnych charakterów i przestępców. Często występuje w filmach Roberta Rodriguez'a. Zresztą Danny Trejo znany jest po prostu jako Macheta. Tatuaże latynoskiego twardziela, który zasłynął w Hollywood rolami antybohaterów, to prawdziwe utrzymane w czarno-szarej kolorystyce dziary, które powstały w więzieniu. Ze względu na powiązania z ulicznymi gangami, aktor spędził sporą część lat 60. za kratkami. Najbardziej znanym i najstarszym tatuażem Trejo jest wizerunek kobiety w sombrero, który zaczął powstawać w więzieniu w Folsom, a został skończony 2 lata później w więzieniu San Quentin. Miley Cyrus, amerykańska aktorka, piosenkarka, autorka piosenek, która zdobyła popularność za sprawą głównej roli w serialu Hannah Montana, emitowanym w latach 2006-2011 przez Disney Channel. Fani piosenkarki mogą być zaskoczeni cytatem z przemówienia prezydenta Roosevelta, który Cyrus zamieściła na przedramieniu. Owe słowa, to w takim wolnym tłumaczeniu, aby to miejsce nigdy nie było z zimnymi i nieśmiałymi duszami, które nie znają zwycięstwa ani porażki. Lady Gaga, amerykańska piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów, aktorka i producentka muzyczna włoskiego pochodzenia. Jej pseudonim artystyczny powstał dzięki jednemu z jej producentów, Rob Fusari, wysłał jej maila, w którym wspomniał o piosence zespołu Queen, Radio Gaga, porównując styl śpiewania artystki do tego prezentowanego przez Freddiego Mercurego. Fusari twierdzi, że krótko po tym zaczął nazywać Stefani Gagą, a sama artystka dodała Lady, tłumacząc, że Gaga było zbyt krótkie i szalone. Dociekliwi fani na pewno zauważyli, że piosenkarka ma tatuaże tylko na lewej stronie ciała. Wynika to z obietnicy złożonej ojcu, by nie zapomnieć o byciu damą. Lady Gaga może się pochwalić cytatem z Rilkiego, wizerunkiem jednorożca z napisem Born That Way, znakiem pokoju na cześć Lennona i złożonym w hołdzie swoim fanom napisem Little Monsters. Dodatkowo całkiem niedawno Lady Gaga wytatuowała sobie róże, a przy kolcach napis Lavien Rose. To tytuł piosenki, którą Lady Gaga śpiewa w filmie Narodziny Gwiazdy. Wokalistka wykonała ten utwór po raz pierwszy w trakcie gali otwarcia Parker Institute of Center Immunotherapy w 2016 roku. Produkcja w reżyserii Bradley'a Coopera nie tylko została dobrze przyjęta przez krytyków, gwiazda udowodniła, że jest świetną aktorką dramatyczną. Za swoją rolę zresztą Gaga była nominowana do Złotych Globów. Przy okazji zrobiła sobie drugi tatuaż, 5 linię składającą się z nut, składających się na Gaga. Zresztą taki sam zrobił sobie menadżer piosenkarki Bobby Campbell. No i niestety w tym tatuażu doszło do małego błędu. Zamiast 5 linii początkowo były tylko 4. Na szczęście wpadka została szybko naprawiona i w bardzo łatwy sposób wystarczyło dorysować 1 linię. Jak Lady Gaga skomentowała tę wpadkę? Muzyczny kryzys zażegnany, za dużo tequili i biedna 5 linia została zapomniana. Jako studentka teorii muzyki jestem przerażona. Jako ktoś, kto po prostu dobrze się bawił ze swoim przyjacielem, czuję ulgę. Tak napisała na Instagramie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały. A to ciekawe oraz światową historię, gdzie jest cały odcinek poświęcony tatuażom oraz ich historii od prehistorii aż po czasy dzisiejsze. I jako ciekawostka dodam, że tatuaże nie są żadnym nowym wymysłem. Ludzie zawsze się ozdabiali i jest to jedna z, że tak powiem, z najstarszych technik dekoracji ciała. Trzymajcie się, cześć!